Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie i rzekł: nie bój się, mężu miły, pokój ci, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę. Księga Daniela, 10 rozdział od 18 do 19 wersetu. Pokój ci i bądź mężny. Daniela, 10 rozdział daje nam wgląd w jego ukryty aspekt proroctwa. Niebiański odpowiednik wydarzeń z ziemskich relacji. Przez cały czas wielcy tego świata myślą sobie, że są wolni, a tak naprawdę są jak marionetki. Są aktywowani z góry przez szatańskie księstwa i moce, które pociągają za sznurki ich pragnień, jak mówi list do Efezjan, 2 rozdział, 2 werset. Przez cały czas wielcy tego świata myślą, że są wolni, a tak naprawdę są jak marionetki. Są aktywowani przez szatańskie księstwa i moce, które pociągają za sznurki ich pragnień. O tym widzimy, jest napisane w Efezjan 2 rozdział, 2 werset. Bóg ma również legiony aniołów z ich przywódcami, jak mówi Hebrajczyków 1 rozdział, 14 werset. I jest cudownym faktem, że możemy uruchomić ich niewidzialną siłę poprzez nasze modlitwy, aby walczyć w tych samych bitwach i dzielić doświadczenie Eliasza i Daniela, że skuteczna, żarliwa modlitwa sprawiedliwego wiele pomoże. Tak poucza nas list Jakuba, 5 rozdział, 16 werset. Daniela, 11 rozdział, jest kolejną rzeczą, która nas tutaj uspokaja i pokazuje, że Bóg roztacza przed swoim prorokiem Danielem szeroki obraz wydarzeń, które miały nastąpić. Miało powstać trzech perskich monarchów: Kambyzes II, Maksmerdis i Dariusz Hystaspes. Zidentyfikowani oczywiście w Słowie Bożym odpowiednio w Ezdrasza, 4 rozdział od 6 do 7 i 24 werset. Po nich bogaty i potężny Xerxes, Asferus, księgi Estery, miał przeprowadzić silny atak na Grecję. Następnie nastąpić miał szybki wzrost potęgi Aleksandra Wielkiego. Z kolei to widzimy w Daniela 11 rozdział od 3 do 4 wersetu. Jeszcze szybsze rozproszenie jego królestwa na cztery wiatry. Jest to uderzająca ilustracja Księgi Kaznodziei, a następnie długie walki między jego dwoma głównymi następcami.